Państwo, powiem, jestem w nadzwyczaj trudnej sytuacji. Nigdy nie miałem trudności z mówieniem, z przemawianiem, z porywaniem ludzi do czynów, a dzisiaj jestem na swój sposób skrępowany. A to skrępowanie wynika z tego, że obserwując życie polityczne w Polsce przez tyle lat, nabieram przekonania, że coś jest w polskiej świadomości, w polskim organizmie, tym naszym, osobowym, ale i państwowym, szczególnego, co uniemożliwia nam prawdziwie wybicie się na pełną suwerenność, niezależność i na to, by Polska znaczyła w Europie i w świecie. To tak wstępnie. A teraz pozwolicie, Państwu tu rozdaliśmy przed posiedzeniem takie materiały Przymierza dla Polski, przyjęte w 2011 roku 6 marca. W liście poprzedzającym to nasze zgromadzenie, Państwo ten list macie, nie będę go cytował, ale odwołałem się do swojego wystąpienia w 2004 roku w Sejmie, gdzie powiedziałem, że polską politykę toczy gangrena prywaty i partyjniactwa. Pełnienie służby wobec państwa i narodu zostało zamienione na służbę wobec gremiów partyjnych i szefostw partii. Przyszłość posła zależy od szefostwa, a nie od wrażliwości na potrzeby wyborców. Polska, jeżeli ma się wydźwignąć z tej zapaści, jeżeli ma sprostać tym wielkim wyzwaniom, przed jakim stoi, musi dokonać radykalnej odmiany sposobu naboru ludzi do służby państwowej, nie do służby partyjnej. Jeszcze raz mówię z całą odpowiedzialnością. Nie ma tu, wtedy, w 2004 roku, mówiłem w Sejmie, nie ma tu ani jednego klubu, ani jednej partii, gdzie prawdziwie po polsku i o Polsce się myśli. Szanowni Państwo, nic od tego czasu się nie zmieniło. Więcej, sytuacja jeszcze się pogorszyła. Mówiłem też, że Polska znajduje się w dramatycznym momencie swoich dziejów, na rozdrożu. Dzisiejsza scena polityczna jest zdominowana przez dwa wyniszczające się ugrupowania o charakterze wodzowskim. Partie stały się przedsiębiorstwami wyborczymi dotowanymi przez państwo. Szanowni Państwo, i dalej w czasie naszego kongresu zgromadzenia mówiłem. Musimy przywrócić, wzmocnić państwo i przywrócić mu wiarygodność. Przedstawić zręby programu dla Polski. Naprawy ważnych dziedzin życia, szkolnictwa, wymiaru sprawiedliwości, gospodarki, polityki zagranicznej, jak również powstrzymać chaos legislacyjny, narastającą nierówność społeczną i metody, jak przeciwdziałać bezrobociu. Nie będę przywoływał tu więcej i cytował, ale chcę, byście się odnieśli do programu, który tam przyjęliśmy. Mianowicie deklaracja programowa Przymierza dla Polski, nazwaliśmy ją Nasz PIN, rozszyfrujcie co to znaczy. Rozpoczęliśmy od pierwszym punkcie od kultury narodowej, bo uznajemy właśnie kulturę narodową za podstawę. Mówiliśmy o edukacji i nauce, przedsiębiorczości, godności ludzkiej, rolnictwie i wyzwaniach cywilizacyjnych. To macie w tym dokumencie, który rozdałem. Ten PIN, o którym mówię, każdy ma swój PIN, to jest w naszym rozumieniu polski interes narodowy, któremu powinniśmy podporządkować całą naszą działalność. I uznaliśmy, że nie odbudujemy państwa, nie naprawimy, jeżeli prawdziwie politycy nie będą służyć narodowi i wspólnocie. Stąd przyjęliśmy jako pierwsze ugrupowanie Kodeks Polityka. Macie Państwo.
On jest zwięzły, ale mówimy, że polityk musi się kierować zasadami rzetelności, bezinteresowności, jawności i odpowiedzialności. I każdy z tych punktów jest rozwinięty. I dlatego teraz zwracam się do wszystkich obecnych. Jeżeli mamy współdziałać, to musimy rozpocząć właśnie od samych siebie. Od przyjęcia, tak ja to rozumiem, tych elementarnych zasad, które tu w tym kontekście są zawarte. W przeciwnym razie będziemy kolejną grupą interesu, kolejną grupą dbającą o swoje, jak to mówią, frukta. A szanowni państwo, chcę powiedzieć, była tu o tym mowa, ale przywołuję. Sam doświadczyłem tego złego państwa czy tej polityki. Bo kiedy w 99 roku przeciwstawiałem się wyprzedaży Polski na niespotykaną skalę. Przypomnę, że w pierwszym roku rząd Buzka wyprzedał Polskę na mniej więcej wartość 6 miliardów. W drugim roku na 14, w trzecim na 27, by spaść do poziomu 6 miliardów. To mniej więcej do tego, gdzie poprzednie rządy i następne, że tak powiem, taką skalę, że tak powiem, prywatyzacji czy dochodów osiągały. I to wtedy potraktowano mnie w sposób niegodziwy, bo wystąpiłem przeciwko wielkim interesom grup kapitałowych i politycznych. I przykro mi, że nie było wtedy dziennikarzy, autorytetów, którzy by wszczęli śledztwo chociażby i zapytali, co się stało z tym człowiekiem. Wróciłem się. Miał pan szczęście, że pan żyje, bo wielu nie żyje w tej chwili. Tak, szanowni państwo, doktor Hansen w ekspertyzie mi napisał. Dano panu silne środki odurzające. Tylko dzięki silnemu zdrowiu pan to przetrwa. Tak jest. To był zamach. Liczono, że w takim stanie wsiądę do samochodu i na pierwszym czy drugim drzewie czy latarni się rozbiję. Opatrzność czuwała, ale to za mało. Przyszedł agent, albo powiem może łagodnie, najprawdopodobniej agent. Wymieniam go dzisiaj tu z imienia. Pan Zygmunt Korpanowicz, lekarz, który mnie wyciągnął wtedy, wcześniej zapraszając telewizje rozmaite, które sobie do dzisiaj używają tym widokiem. I to jest tragiczne, że nie było wtedy ludzi, łącznie z marszałkiem Sejmu, panem Kwarzyńskim, do którego się zwróciłem, by się sprawą zająć. Bo nie było to w knajpie, tylko w Sejmie. On mówi, idź do dziennikarzy, powiedz. Kiedy przez 2 tygodnie okupowałem Ministerstwo Skarbu, protestując przeciwko wyprzedaży energetyki, cukrowni, ziemi, leżałem przez 2 tygodnie na podłodze, a za oparcie miałem fotel. Tu koledzy przyszli do mnie i dziękuję wam wtedy z materacem, tak, żebym nie leżał na gołej ziemi. Rok później, kiedy okupowałem Mównicę, sprzeciwiając się sprzedaży Stoenu, najlepszego zakładu energetycznego w Polsce i grupy G8 panu Kulczykowi, dzisiejszej Energii, czyli tej wielkiej firmie Polski Północnej, nie było ani jednego posła. Patrioty, katolika, który by się stawił za mną, a oni gębę mają pełną Polski, tylko że coraz mniej tej Polski. I szanowni państwo, proszę, mówię to po to, by uświadomić, jak w trudnej jesteśmy sytuacji. Na 3 dni przed wyborami w 2005 roku koło mi od samochodu odpada. Przyjeżdża policja, prokurator i mówi, panie Gabrielu, to samo z siebie się nie dzieje. Tak, nie dzieje się. I dziękuję tylko opatrzności, że dzisiaj tutaj mogę przed państwem być i mówić o tych sprawach jednoznacznie. Ale żeby nie mówić tylko o historii, powiem o dniu dzisiejszym do przyszłości. Otóż, szanowni panowie, jestem pełen podziwu dla waszych wysiłków, dla ciebie, Paweł i wielu innych, którzy swój czas, pieniądze poświęcacie, by rzeczywiście naprawić Rzeczpospolitą. Ale metoda tu przyjęta jest metodą nieskuteczną, bo nie można opalować o jedność. Jedności się nie buduje apelem, nawoływaniem czy pokropieniem święconą wodą. Nie. No, jedność można osiągnąć najprostszym sposobem. Przygotowaniem zrębów programu. Ten program my mamy, łącznie z przygotowanymi
projektami ustaw. Jedność buduje się też nie deklaracjami, ale rzeczywistą współpracą i działaniem. Z jasnym harmonogramem czasowym, programowym. I taki program my przedstawimy we wrześniu, bo mamy go praktycznie zakończony. I deklarujemy tu współdziałanie ze wszystkimi. Wcześniej, panie Gabrielu, proszę. Proszę. Wcześniej może być ważne. Prosimy o konkrety. Konkrety. Konkret jest taki. Przedkładamy propozycję ustaw dotyczących ustroju politycznego, w tym ordynacji wyborczej i finansowania partii. Nie jestem zwolennikiem tylko jednomandatowych. Ja osobiście, moi koledzy, jesteśmy za systemem mieszanym, ale o tym będziemy mówić na naszym zgromadzeniu. Jestem przeciwny finansowaniu partii w takim kształcie jak teraz. Jeżeli się idziemy do wyborów, to jest wspólna pula pieniędzy dla wszystkich komitetów i czerpią równo z tego, a nie i nie mogą być wydawane wcześniej przygotowane pieniądze rozbójnickie. I w związku z tym, mówię jako przykład, jeżeli chodzi o ustrój gospodarczy, mówimy tam o wolności gospodarczej, dajemy ekstra przywileje, tak to nazywam, młodzieży, młodym, którzy przez 2 lata będą zwolnieni z podatków, bo nie może być tak, żeby ich fiskus od razu, że tak powiem, zamęczył. Jeżeli idzie o ustrój społeczny, są kolejne sprawy dotyczące przede wszystkim nadzwyczajnych działań związanych z tym, by utrwalić polską wytwórczość materialną i intelektualną. Jeżeli tutaj panowie przyspieszymy, być może zrobimy to w takim razie w sierpniu i tam przedstawimy państwu już dokumenty konkretne z propozycjami i z propozycjami włączenia się w wielki ruch, czy go nazwiemy tak, czy inaczej. Przymierze dla Polski myślę, że jest dosyć trafną, dobrą, że tak powiem, choćby propozycją, ponieważ każdy z nas chce rzeczywiście Polsce pomóc i wydźwignąć z tej zapaści. Dziękuję za uwagę, przepraszam za przekroczenie czasu, ale jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.